Wystarczy nam niezręcznych sytuacji w życiu, żeby dodawać do tego wszystkiego jeszcze szkołę. Ach, przepraszam! Halo, muszę iść do toalety! Natychmiast! O nie, popuściłam! Wpadka stulecia! Dlaczego akurat mi się to przytrafiło? Ojejku, to tylko moja wyobraźnia. Uff, zapytać o pozwolenie? Nic z tego. Wystarczy mi tiktaków? Chyba tak. Teraz przeliczmy. Świetnie, tak jak przewidywałam. W ten sposób nigdy mi się nie skończą. Idealnie. Teraz mogę rozkoszować się ich smakiem. Muszę tylko zapisać, ile wzięłam. Jeden tik-tak wystarczy. Perfekcja. I do buzi. O tak, niebo w gębie. Hej, Ewa, co tam? Zrobiłaś zadanie domowe? Hej, Madison, oczywiście. O, tik-taki. Ewa, tak sobie myślę. Nie chciałabyś mnie poczęstować? Proszę. No nie wiem. Prowadzę ich rozchód. Mogę dać ci jednego. Super, jeden wystarczy. Gotowa. Tu do rączki poproszę. Dobra, nie ruszaj się, żebym dobrze wymierzyła. Nadchodzi twój tik-tak. O nie, pokrywka się poluzowała. Tylko nie to. O, ironio losu. Grawitacjo, dlaczego mi to robisz? O, ile tu tik-taków. Fantastycznie. Smakowite. Moje tik-taki. O, ale pyszne. Skończyły się. Cała moja praca i żmudne obliczenia na marne. To nie fair. Mam nadzieję, że ci smakują. Zapiszę teraz równanie na tablicy. Okej, chyba rozumiem dzisiejszą lekcję. Równanie gotowe. Jakiś ochotnik? Madison, zapraszam. Ja? Okej, chyba dam radę. Zaraz, spódnica mi się zaklinowała? O nie! Jak to się stało? No wyłaź stąd! Mogłabym rozwiązać to równanie z ławki? Nie ma mowy. Proszę przyjść do tablicy. No dobrze. Skoro muszę iść do tablicy, to podejdę do tej tablicy. O nie, wszyscy się patrzą. Pewnie wyglądam cudacznie. Madison, co ty do licha wyprawiasz? Po prostu lubię to krzesło. Przestań się wygłupiać, wstań! Ale na siedząco też dam radę, obiecuję. Nie ma mowy. Natychmiast wstań z tego krzesła. No dobrze, już wstaję. Spódnica mi się rozdarła. Moje jednorożce. Wszyscy się gapią. Widać jej bieliznę. Spadła jej spódnica. Madison, dlaczego chodzisz w bieliźnie po klasie? Wiecie co? Mam to gdzieś. Mam ładne majtki. I wiem, jak rozwiązać to równanie. Gotowe. Wracam teraz do ławki. Bardzo dobrze jej poszło. Jestem pod wrażeniem. Jak widać, kochani, rozwiązanie jest nadzwyczaj proste. Tak, ale mi dzisiaj dobrze idzie. Spóźniłam się, więc zajmę tę wolną ławkę. Skąd ona się tu wzięła? Nie widzę tablicy. Ale gigant! Powinna chodzić do szkoły dla olbrzymów. Może jak się wychylę, to coś zobaczę. O tak, wszystko widzę i mogę notować. Wow, gorąco mi w głowę przez ten kaptur. Lepiej go zdejmę. Od razu lepiej. Niech świeże powietrze połechta moje loki. Ale dobrze wyglądają. Co tu się stało? Skąd się wzięły te kłaki? Za dużo ich. Znów nic nie widzę. Masakra. Potrzebuję chyba lornetki. Może się wychylę? Albo w tę stronę. Dobra, widzę tablicę.
to notujemy dalej. Okej, chyba rozumiem. Co ona powiedziała? Nic nie słyszę przez te włosy. Lepiej odsłonię uszy. Od razu lepiej. Teraz wszystko słyszę. Nie wierzę. Żartujesz sobie? Co to za wielgachne uszy? Nawet nie wyglądają jak prawdziwe. Są tak duże, że zasłaniają dosłownie wszystko. Teraz tylko je widzę, a po tablicy ani śladu. To się nie dzieje, naprawdę. Dobra, skończyłam. Pora pokazać to nauczycielce. Tada! Oto moje notatki. Co to ma być, Ava? To nie jest moje równanie. Tyle widziałam. O nie, schowała uszy. To nie mój dzień. Wszystkiego spróbują, byle tylko się nie uczyć. Koniec lunchu. Trzeba to wyrzucić. O, ostatnia frytka. Pyszna. I do kosza. Wszyściuśko. Zaraz. Gdzie mój telefon? O nie, przez przypadek go wyrzuciłam. Widzę cię. O, obrzydliwe. Muszę wyciągnąć rękę. Nie, ohyda! Wrzuciliście śmieci na mój telefon. Jest jeszcze gorzej. Ale muszę go wyciągnąć. Gdzie jesteś? Tyle tu śmieci. Dobra, nie ma wyjścia. Wchodzimy. Może wspomogę się ławką? Albo z tej strony? No dalej nogi! Właśnie do środka. Udało się. Jestem w śmietniku. Okej, gdzieś tu jest mój telefon. Muszę go tylko znaleźć. To nie on? Może tu? Zaraz. Nie! Nie! Więcej śmieci! Okej, śmieci wyrzucone. Hej! W środku ktoś siedzi jak coś! Dobra, głęboki wdech. Uff, udało się. Znalazłam telefon. Dlaczego nie chce ze mną iść? A, w nogi! Ktoś tu jest! O, nowy telefon. Pora na pierwszą lekcję. Wygląda na to, że nikt jeszcze nie przyszedł. Wow, wieje pustką. Zupełnie jak na filmach. Czyli mogę wybrać miejsce. Dzisiaj usiądziemy tutaj. Nikogo nie ma, więc można coś przekąsić. Na przykład tę pyszną gumę. Moja ulubiona. Tylko delikatnie otworzę. Zaraz. Lepiej się upewnię, że faktycznie nikogo tu nie ma. Dobra, czysto. Ale ładnie pachną. Tak miętowo. A! Skąd oni się tu wzięli? No dobra, podzielę się. Dzięki Bogu sobie poszli. Mentosiki, wszystko w porządku? Oj, został mi tylko jeden. Uff, dobrze, że chociaż tyle. Dzień dobry, Ava. Chyba nie zapomniałaś o swojej ulubionej nauczycielce. Nie. Proszę. Dziękuję. Pyszne. I nic dla mnie nie zostało. To nie fair. Muszę przestać być miła. Uwielbiam te gumy z Mentosa. Która wpadka podobała Wam się najbardziej? Dajcie znać w komentarzach. Nie zapomnijcie podzielić się tym filmikiem ze znajomymi i subskrybować kanału One to Free Go School na YouTubie, jeśli macie ochotę na więcej.